Raz jeszcze podkreślam, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory przegrało, a wygrały siły zjednoczonej opozycji, dzisiaj już koalicji, i na wieczorze wyborczym nie macie na co liczyć. Każdy z liderów potwierdził, raz jeszcze, każdy z liderów na wieczorze wyborczym zapowiedział, że z wami nie chcemy mieć nic wspólnego, więc nie próbujcie, nie czarujcie, chyba że chcecie jeszcze niszczarki mieć uruchomione bo i czyścić papiery. No i znowu pan obraża. Co do wspaniałego pani samopoczucia, co do wyniku wyborczego, tak, jest wysoki, przy czym te wybory były zafałszowane, nierówne. Ilość forsy, którą wpakowaliście spółek Skarbu Państwa, różnych agentów rządowych i samego rządu w te wybory, spowodowało, że graliśmy w nierówną grę. I dzisiaj ludzie się dowiedzą, jak już stworzymy rząd, że Donald Tusk to jest prawdziwy polski patriota, nie jest żadnym agentem rosyjskim ani niemieckim, tak, że nie chodzi na pasku Merklowej i że mówi po polsku. Pani widziała tą telewizję, jak tylko für Deutschland, für Deutschland, tak? Słyszała to pani, tak? Tak zdobyliście 36%. Jak tym ludziom zobaczą prawdziwą prawdę w końcu w tej... To się załamią, tak. To się załamią, panie pośle. Stworzyliście z waszych mediów publicznych. To się załamią i zobaczą, że głos... Wtedy zrozumiecie, jaki macie... Rozumieją, że popełnili błąd, głosują na prawą platformę. Omamiliście, oszukaliście, ogłupiliście ludzi.